Tak, Maro, jakie są Twoje ulubione tradycje świąteczne, jeżeli chodzi o Wielkanoc? Jak to u Was na przykład w domu wyglądało? Czy Ty byłaś taką perfekcyjną panią domu, przygotowywałaś sałatki jarzynowe i tak dalej, czy raczej może zajmowałaś się innymi rzeczami? Nie, ja się w ogóle niczym nie zajmuję, ani porządkami, ani przygotowaniami do świąt, ani jakimś gotowaniem, pomaganiem, bo moja cała rodzina, moi przyjaciele wiedzą, że ja się do tego kompletnie nie nadaję, że nie lubię sprzątać, więc nie proszą mnie o pomoc. A już w ogóle jestem noga z gotowania, więc mam też to dobre, bo każdy szkoduje mnie i konanka i zawsze mamy bardzo dużą wałówę naszykowaną, gdzie nie pójdziemy, od wszystkich przyjaciół, od całej rodziny. I ja przyjeżdżam na gotowe, zawsze, co roku, jakiekolwiek święta nie są. Ja tylko dostaję informację, na którą muszę być na śniadaniu, bądź na wieczerzy, tak jak na Boże Narodzenie. Ja mam fajnie, no. Moja rodzina jest bardzo wyrozumiała. No w tym roku te święta będą wyglądały nieco inaczej, bo na parkiecie programu Taniec z Gwiazdami. No gdybym miała bliżej, no uczestnicy moi mają fajnie, oni mają blisko, oni tu mieszkają. Ja jedna mieszkam 550 kilometrów, więc nie ma szans, ponieważ w środę jeszcze mamy próby, tańce w sobotę, więc zajechałabym nad ranem do domu. I nawet bym nie zjadła śniadania, ponieważ my już od 13 czy 14 musimy być w studio. Więc teraz to będzie wyjątkowo. Nie pojadę do rodziny. Jadę tutaj do przyjaciółki. Zostanę z nią na święta. I Konan miał być z nami, ale on ma z Wrocławia bliżej do mojej mamy, więc ja bym wolała, żeby on jednak pojechał do mojej mamy. Był tam, a przyjedzie może tutaj wieczorem, ale tak naprawdę chyba nie chciałabym go ciągać, bo ma wolne i tak szkoda by mi go było ciągać taki kawał. To jeszcze zostawimy jemu. Chyba on będzie chciał przyjechać, ale ja osobiście wolałabym, żeby posiedział tam i odpoczął chociaż te 2 dni od szkoły, bo tak on się też umęczy biednymi jazdami do mnie.